dotarliśmy do IKEA. Mamy nadzieję, że się nie pokłócimy. Kłócicie się w IKEA? Dajcie znać. Napiszcie w komentarzu. Jak się kłócić? Przecież nic dzisiaj nie kupujemy. Jak to nie? No, szukamy regału. O, tu masz wyższe regały. I to do pomalowania też by wyglądało fajnie. Ten już ma 237 i nadstawka. Nie, bo to jest chyba ten, ale wiesz, chodzi o to, że gdyby tamten był taki wysoki, ten Hemnes. Jest połączony. Tak, tak. A tego taka... też można położyć na drugim. Tutaj też są takie nadstawki. Świetny dywan. Bo to też jest ten... Po prostu samo, notko w innym kolorze. Ale ta sama zasada. Można lepiej obejrzeć, bo tam nie mogłem wjeżdżać. Tak. Ja chodzę i poprawiam. No, no to tutaj masz półeczkę. Tutaj jest ta płyta taka cienka. Pamiętam. Nie, no to jest super. Z tym takim drewnem, to mi się mega podoba. I tu, patrzcie, jeszcze to. Chodzi o to, no nie? Że wiesz, że tu tak jakby się cokół z tego robi, no nie? I zrobić to odpowiednio wysoko, żeby robot wjeżdżał pod spód. No nie? Hemnes. Ciekawe, czy są nadstawki tego Hemnesa. Ale tamte półeczki... ładne, super. Przynajmniej są wytrzymałe. No. Te takie pijane, te co mamy pod obrazkami są strasznie wytrzymałe. No bo to są tylko na obrazki, nie? Ale to super wygląda. I są mega głębokie. No bo to jest to, co ja robiłem. To jest praktycznie na takiej samej zasadzie, jak ja zrobiłem. Te moje przecież też są głębokie i jeszcze mają taką samą podstawę, że możesz na tym zawisnąć. Takie, ale one są tutaj takie tłoczone, wiesz o co chodzi. To nie jest taka zwykła półka, one mają takie tutaj żłobienia. A tego nie widziałem tam. No. To jest dokładane chyba. Albo? Nie, wydaje mi się, że to już chyba gotowa półka. A okleina to jest, to tutaj łączy się. Okleina w takim kształcie. Dobra, ja muszę wszędzie porobić teraz kadry. Macie i ja się zainspiruję i w domu będę robiła heavy metal, że mój mąż ma mi to zrobić. Znaczy ja z nim. Ja nigdy nie zostawiam męża samego z takimi rzeczami. Kocham chodzić po IKEA. No, przytul, pokaż jak robisz głasku, wszystko. Tak, głasku, delikatnie, ojej. O buziaki, tak. Jak przytulasz Alitę? Nie, dawaj jej tak. Buziak zamkniętymi buziami. Tak, tylko Alitę tak otwarte. Gdzie jest Ali? Tak, boję się. Okej. Oj, co to? Tak głośno tupiesz? Ojej. Chodź, mam. Oj. Dobra, mam łapie. Tu odtąd i chodź. Łap, równowaga i chodzimy. Jest! Pięknie! Jeszcze raz? Owca? Koń? No i chodź. Mikiś? Ała. Już daleko. Ała. Mua. Ała. 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 Co tam masz? Ała głowa. Spróbujesz Ała dinozaurowi, żeby ją założyć tą głowę? Ty masz takie małe oczy. Spać, rodzice też pójdą spać. Co robimy? Odpocz.
odpoczywający dzień przy dziecku jest trochę inaczej odpoczywającym dniem, niż można by sobie było wyobrażać, mać głowę. Decydując się na dziecko, automatycznie odkrajacie sobie opcję beztroskiej, leniwej, piżamowej niedzieli. Na kilka lat. Może to się zmieni kiedyś, nie? Zostaw koko, mamie. Lali robisz? A przytulisz mnie? No to zrekompensuj. Buzi. Co robisz? Buzi. Co robisz? Co masz tyle roboty, co? Jak to, że dziecko niekończąco ma się ilość energii? Potem się wyśpi i znowu... Nosisz jak pies, to jest dobra. Ale to nie kuma o co chodzi, bo ona tego nie nosiła. Ale ty przecież nic nie widzisz. Co ty robisz? Co tam słychać? Aha. Okej. Okay. Czad. Mam pokrywkę na ucho. Super. Zawsze marzyliśmy o pokrywce na ucho. Idziesz spać, bo tata zaraz zaśnie. Ojej. Słuchajcie, nie wiem o co kaman, ale tak mnie rozłożyło. Znowu. Chyba nie odchorowałam porządnie, bo się zajmowałam chłopakami poprzednim razem. Tak się śmiałam z Krzysiem. Że jeszcze trzeba się mną pozajmować w tym całym grajdolniku. No właśnie, słyszycie tam. Zrobiłam dzisiaj naleśniki z jabłkami, cynamonem. To jest taki, wiecie, fajny jesienny przepis na naleśniki. I teraz je pakuję do pojemników, żeby już na jutro być gotowe i nie musieć się bawić z przygotowywaniem śniadania, tylko po prostu zjemy tak jak będą. Mikołaj robi to swój porządek w pojemnikach, bo na chwilę dostał możliwość, to już jest pięknie. Wziąłeś tych budyniów, to tak. Kupiłaś pół litra. No jedną taką całą wziąłam. Krzyś będzie miał... Łaszynka otwarta? Tak, no bo młodemu do mamy. No ale psy tam były. No i co jest cała? Aha, no tak. Uświadomiłam sobie, że... Dalej? Mam herbatę. Dobrze, to rób mi herbatę, proszę. Trzymaj. Mamy herbatę z lipy z Auchana. Nie było jakiejś innej, była tylko ta auchanowska. Nie wiem w ogóle, jak smakuje herbata z lipy. Też nie wiem. Nie wiem, że lipa tak wygląda. Zawsze mówi się, że to jest lipy. Zawsze coś z lipy, czyli... No, że lipne to jest słabe, nie? Tak. To widocznie nie ta herbata będzie... Lipna. Lipna. Pachnie jak herbata ziołowa po prostu. Tylko jakieś ziółka były. Tak pachnie. Ale tak słabo. Tak lipnie. Lipnie. Tak trochę lipnie. Dobra. Marty ulubiony kubek. Do tego herbata. Zawiążemy tutaj o to. To jest spoko. Wtedy się to nie wpada do środka. O. Tutaj się to trzyma. Bierzemy sobie wodę. Woda gorąca, 300 ml. Pych. Gdzie jest moja woda? W ekspresie. Trzeba trochę wyczyścić, bo sika trochę krzywo. To trzeba mu prostatę zbadać. Jak się ma prostatę, to się nie sika krzywo, tylko się sika ciężko. Z przerwami? Tak. No nie wiesz, no. To kiedy się sika krzywo? Po seksie. Ty ostatnio coś tam bardzo nawiązujesz. Odpowiadam na pytania. Rozumiem. Dobra, kochanie, jak jutro mnie rozłoży tak, że będę musiała leżeć tutaj wyłącznie. No. To tutaj śniadanie masz przygotowane. Jak je znajdę?
Co, jak je znajdziesz? Śniadanie? Bez ciebie ani rusz! Ja tu nie zginę! Wiem, gdzie jest jeden ten Ikejowy pojemnik na jedzenie? Bo taki zginięty tutaj leżał. Zginięty z mojej żony. Nic się nie martw, już miała herbatę i będziesz zdrowa. I jutro rano widzę cię przy mnie. Nie interesuje mnie to. Tu masz herbatę, pij. Uważaj, nie nad młodym, odejdź. Zadziałaj, zadziałaj. Wziął ktoś to? Pokrywkę? O Boże, jak się czuję. Na pewno zostanę jutro tu sam. Już to widzę. Ale widzę coś pokrywkę? Idę sobie poodpoczywać, póki mogę. Wiesz? Ledwo stoję na nogach. Ale nie to śmieszne, ani to żadne. To najwyżej żałosne. No przykro mi jest. Nie będzie miła. No bo przykro mi jest. I tak mnie fatalnie czuję, ledwo kurde stoję. Idę podpoczywać, póki mogę. Póki jeszcze po prostu nie zemdlałam. No to jest tak. Tak tylko facet. To jest tak zabawne. Sprawdzasz tą temperaturę? Osłabiona jestem, jak byś to powiedział. Nie mam temperatury. Nie masz? Nie masz? Nie ma. No co, no sprawdźmy. 37 masz. Troszkę masz temperaturę. Tu 36,2. 36,9. No trochę masz temperaturę z przodu głowy. Myślę. Na pleckach masz zimne. Hipotermia. Szyja też masz zimne. Wiecie, trzeba się zbadać tym pan doktorem. 36,6. Idealnie można całować. Usta zdrowe. Mikołaj, jesteś zdrowy? Tak, bro, chyba jest zdrowy. Tak, jesteś zdrowy. Chłopacku. Nie całuj mamy dzisiaj. Bo nie wytrzymam, jeśli on będzie też chory. Ja też nie wytrzymam. To jest najgorsze. Najgorsze. Gorsze niż ja? On no, bo ty przynajmniej śpisz w nocy. Sobie radzisz, nie? A on nie. Cesar? Mikołaj, nie rób burdu, będę musiał to jutro rano sprzątać. Mikołaj, rób co chcesz. Naprawdę, nie mam się już. A najlepsze jest w tym wszystkim to, że generalnie zawsze chcesz, żebyś mnie podrapkał, a teraz nawet żebyś mnie dotykał, wiesz. Bo mnie tak wszystko razi, że pod włos. Kumasz, o co chodzi? No co ty? Taki ból, no. I tak sobie myślałam, o, pójdziemy do łóżka, podrapkasz mnie, a potem tak sobie dotykam, o nie. Nie, nie dziś. Nie? A nie, jednak coś w palcach, które leczą. Myślałem, że się coś... A, dobra. Działa wszystko. Jakby tak było, to byś musiał testament pisać. To bym uznał, że jesteś obłożnie chora. A tak, to jesteś po prostu... Simulak! Wiesz, co tak robi? Kto? Jak przygotowuje się do walki. Okej, okay, dobrze. Idę sobie zjeść jakiegoś naleśnika, ale chyba nie ma, bo wszystkie są na jutro, tak? Chciałeś? 3 razy pytałam. Tutaj nie mam... Nie no, zrobię sobie kanapkę, spoko przecież. Luz, nie panikuj. Nie umrę do jutra. Koniec minut. Żegnam. Bajo.